jeszcze wczoraj w biegu żył cały świat. I wszystko było trudne tak. Dziś jak co roku świat zatrzyma się znów, by na świąteczny czekać cud. Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda, wszystko wokół zmienia się. Nagle każdy z nas odkrywa, co naprawdę ważne jest. I choć przez kilka chwil jesteśmy blisko siebie, tak, bo miłość znów jest w nas. Wśród nocnej ciszy bije tysiące serc i świat naprawdę lepszy jest. Łączą nas. Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda, wszystko wokół zmienia się. Nagle każdy z nas odkrywa, co naprawdę ważne jest. I choć przez kilka chwil jesteśmy blisko siebie, tak, bo miłość znów jest w nas. Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda, wszystko wokół zmienia się. Nagle każdy z nas odkrywa, co naprawdę ważne jest. Przez kilka chwil jesteśmy blisko siebie, tak, bo miłość znów jest w nas. I nadszedł świąteczny cud. No tak, cud, bo kochani Państwo, w Szlagierowym studiu świąteczna, szczęśliwa rodzinka Julka, Bożena, no i oczywiście Mirosław Szołtysek. Witam Was pięknie. Witamy pięknie. Święta, 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 Juleczka uśmiechnięta. No i rodzinka w komplecie. Powiedzcie mi, jako rodzice, jak planujecie te święta? Oczywiście przy tym wigilijnym stole zapewne Julcia, Bożenka, ty i kto jeszcze? Na pewno zaprosimy moja chrześnica, zaprosimy moje dzieci. Bo tak to powinno rodzinnie wszystko wyglądać. Najłatwiej nam powiedzieć i dyskutować na temat świąt o tradycji. To jest racja, kochani, bo ja jestem takim naprawdę super tradycjonalistą. I czasami jest z tym dobrze, a czasami jest z tym źle. A kiedy jest źle, Mirku? A no właśnie wtedy jest źle, kiedy ta tradycja po prostu zaczyna nam uciekać z biegiem tego, jak ucieka nam ten dzisiejszy świat i jak ucieka nam nasze życie. Wiele rzeczy w tym świątecznym, wigilijnym czasie się zmieniło. Bardzo dużo się zmieniło, bo tak na samym początku, żebym powiedział, najlepiej gadać o tradycjach, ale trzeba pogadać o tym, co od tych tradycji odchodzi. Mirku, nowości. Mirku, o to właśnie chodzi. Ale co byś chciał z tych podstawowych tradycji, Juleczko, taram, przekazać właśnie Julce, bo Bożenka na pewno te tradycje zna. Na pewno wszystko muszę przekazać i tak na pewno będzie, dopóki pomboczek do mi zdrowie i życie, i że jeszcze będę mógł przez długie lata wychować, na pewno
to wszystko, co jest w domu, wyniesie Julka z domu. Co zrobi z tym dalej, tego nie wiemy. Dzisiaj takim wielkim zaskoczeniem jest same składanie genożyczeń. 1 grudzień, 30 listopad, a ja już dostaję SMS-em życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście, za które bardzo gorąco dziękuję, ale jak dojdziemy do 24, to już się o tym zapomni. A czyż nie było pięknie wtedy, kiedy siadało się jedne popołudnie i wypisywało się kartki do rodziny? I tu, kochani Państwo, no, chciałbym dołączyć do tego, co powiedział Mirek. Rzeczywiście to, co zapisujemy, zostaje dłużej w naszej pamięci, w naszych sercach. A jakie nowości, Bożenko, przekazałaby Ziulce, które ona by później już jako dorosła osoba mogła wprowadzić przy wigilijnym stole na święta? Znaczy, że nowości, nie wiem raczej, czy jakieś coś... znaczy zmiany nie, może tradycji. Mirku, znaczy wejrzyj się na mnie, to się dowiesz prawdy. Nie, nie, tradycja musi być z dziada, pradziada i niech tak jest. I tradycyjna, tak tradycyjna szlagierowa rodzinka. Te wasze świąteczne doświadczenia na pewno pozwalają wam przypominać sobie przy rodzinnym stole te najpiękniejsze chwile. Czy taką jedną najpiękniejszą chwilę, na przykład ubiegłych świąt po prostu? Oczywiście. Oprócz wszystkiego, co jest na stole. Nie będziemy tu wymieniać, bo każdy ma inaczej, ale wszystko idzie jakby do jednego worka. Powiem tak, no najpiękniejsza chwila to wtedy, kiedy przy tym stole jeszcze siedział mój tata, moja mama, moja siostra, moja babcia. To byli te prawdziwe takie święta. I sami, kochani, wiecie, że kiedy powolutku ktoś zostaje wyeliminowany, że tak już powiem, z tego stołu, to każdy rok jest ciężej. Jest ciężej przeżyć te święta. Wspomnienia jednak funkcjonują zawsze w człowieku. Ale u mnie jest jeszcze coś takiego, że na stole, oprócz wszystkiego to, co powinno być, jeszcze są zdjęcia tych, których już nie ma. Bardzo piękna tradycja. I tu bym proponował zwrócić uwagę. To jest dla mnie swego rodzaju nowość, bo wielu moich rozmówców mówiło o świętach. Opowiadali o rodzinnym stole podczas Wigilii, ale święta to rzeczy, fotografie na święta przy stole wigilijnych, tych, których już nie ma. No pamiętam, to piękna tradycja. Dwa lata temu, kiedy polecieliśmy do Chicago na święta Bożego Narodzenia, kiedy przygotowywaliśmy się do wieczerzy, ja wyciągam na samym końcu zdjęcia mojej mamy, siostry, ojca i wszyscy byli zaskoczeni, co ja robię w tym momencie. I teraz by było trzeba tak powiedzieć na temat tego pustego talerza, bo ten pusty talerz nam się zawsze kojarzy z tym przybyszem, który będzie chciał nas odwiedzić na te święta. Wiecie co, kochani, ja rozumiem ten pusty talerz, ja to wszystko rozumiem. Ja nawet mogę pokazać, ten talerz jest na zupa, ten talerz jest na drugie danie, tu jest widelec, a tu jest łyżka. Ale co się stanie w momencie, w dzisiejszym czasie? Co się stanie w momencie, kiedy rzeczywiście ktoś zaklupie do naszych drzwi? A kiedyś ci zaklupał ktoś? Właśnie, nigdy, ale zawsze moja mama, bo od niej to wyszło, zapraszała nasze dwie sąsiadki, które tam poniżej mieszkali, bardzo biedne. Nie umieliśmy zjeść kolacji, myśląc, co one tam robią. Byli zawsze u nas na tej Wigilii. Ale co by się stało dzisiaj, kiedy by ktoś rzeczywiście zaklupał? No co, 25 zamków drzwi Gerda, zostaje nam ino kuklok, albo tak zwany wizjer, odsuwamy blaszka, patrzymy, do mnie, nie do mnie, co zrobić, o co tu chodzi. I wtedy jest tylko jedno uspokojenie. Puścić blaszka i siednąć się z powrotem do stołu. Ja myślę, że się to tak powiedział trochę z takim przekąsem i przekorą, bo ja czuję, że jakbyś ta blaszka odsunął, a poczułbyś w sercu, że to jest ktoś, kogo możesz przyjąć, to byś ta blaszka puścił, otworzył ten zamek i wpuścił. I nawet bych się nad tym nie zastanowił. O to chodzi. Bożenko, czego nie lubisz robić w czasie świąt i przed świętami?
Znaczy święta to jest taki czas, że chyba człowiek wszystko uwielbił tak? w tym czasie. Twojego chopa też? No bardzo. Ja wolę iść na ogródek. Jak on łazi na, ogródek, święta chopie, co ty tam w tym mrozie robisz wtedy? No muszę się sam do siebie czasami pogodać. Muszę podsumować na tym ogródku, że tak powiem, miniony, prawie że mijający rok. A nie gadaj mi, że medytujesz. Muszę się pogodać z gołębiami. No tak to... Tak to jest. Trzeba znaleźć, trzeba się czasami w życiu zatrzymać na chwileczkę. Cichutko, ojej. I tu właśnie zatrzymujemy się na chwileczkę. Kochani Państwo, ten świąteczny, miły płacz Julki. A wszystko dlatego, że Geno powiedział, Gieszynku na święta nie dostaniesz. Na pewno Państwo tego nie słyszeliście, ale to są chyba nowe pastorałki, które się u Was pojawiają. I może cała rodzinka zaśpiewa. Święta, święta, ale ty masz, podejście, widzisz. Czy pojawiły się u was rzeczywiście jakieś nowe poza tymi pastorałkami tutaj właśnie? Teraz? To znaczy, no zobaczymy, co wymyśli jeszcze Julka, a wymyślą naprawdę dziennie coś niesamowitego. Kochani Państwo, w skrócie, wpadły wam na pewno w ucho te melodyjki. Można pośpiewać. Mamy tu autentyczny wywiad. Państwo Szołtysek. Dzieciątko Julia. I co by nie powiedzieć, Mirek, który zawsze wpuści gości. Moimi i Państwa gośćmi była familia Szołtysków. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego na święta i łodwos, i dlowos. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Przez cały rok czekają na niego. W tę mroźną noc zawita do domu każdego. Stuk, puk, otwierajcie, bo on jest tuż, tuż. Pędzą renifery, śnieżno-białe cztery. Ciągną, ciągną sanie po śniegu dywa. Zawsze pogodny, uśmiechnięty. Mikołaj święty, Mikołaj święty. Dzieciom rozdaje różne prezenty. Mikołaj święty, Mikołaj święty. Zagląda w okna, dzieci woła. Mikołaj święty, Mikołaj święty. Ledwie worek udźwignąć zdoła. Im wznieci stuk, puk, otwierajcie, bo on jest tuż, tuż. Pędzą renifery, śnieżno-białe cztery. Ciągną, ciągną sanie po śniegu dywanie. Mikołaj święty, Mikołaj święty, zawsze pogodny.
zawsze pogodny, uśmiechnięty. Święta, 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 a ja bardzo gorąco witam w naszym szlagierowym studiu Państwa Witkowskich, Ela i Stefan, jednym słowem duet Karo. Witamy świątecznie Państwa. Witamy bardzo serdecznie. No, po tak świątecznym powitaniu i tak uciesznych Waszych oczach, uśmiechach, zapytam wprost. Wigilia u Witkowskich. Jak to się zaczyna? Co przed Wigilią? Elu, opowiedz coś o tym. Wiesz co, zawsze wydaje nam się przy tych przygotowaniach świątecznych, że mamy sporo czasu, a później niestety no, czas ucieka, nie ma go za wiele, więc trzeba się zorganizować. I my to robimy, tak. Jak pewnie każda gospodyni planuje sobie zakupy, prezenty. Mamy podzielone obowiązki właśnie domowe, bo z racji tego, że mamy dom, no to niestety jest dużo pomieszczeń, dużo pracy. I właściwie to nawet nie musimy sobie mówić, co mamy robić, bo każdy już wie. No Ela, widzę tu zgrabnie, jak każda kobieta podzieliła obowiązki. Wobec tego, jakie ty masz, Stefan, obowiązki? Bo wiesz co, powiedzmy sobie, dzień Wigilii, poranek, wstajesz i co Ela mówi? Stefan, lecisz zmielić mak? Nie, już jest pomielony. No, proszę, kobieta wie, co robi. Jeżeli chodzi o Wigilię, to mamy w zasadzie już wszystko zrobione i przygotowane, przynajmniej po części. Skoro wiadomo, wszystko, to co? No, ja zaczynam gotować oczywiście w dniu Wigilii. Z przyjemnością to robię, ale po śniadaniu idziemy zawsze na cmentarz. Wspaniale. Tak, idziemy do naszych... Czyli wspomnienia i pamięć o bliskich. A Stefan, skoro mamy wszystko przygotowane, to co ty przygotowałeś na tą Wigilię? Co z tego podziału wynika dla ciebie? Z tego podziału, myśmy wcześniej mówili o podziale, ale mówimy o sprzątaniu tego dużego domu i tu mamy podział obowiązków. Natomiast jeżeli chodzi o tą kolację wigilijną, bo śniadanie to często ja przygotowuję, ale kolacja wigilijna należy do mojej małżonki i tutaj ukłony, bo robi doskonałą kapustę z grzybami. Rybka musi być, mówimy o karpie, ale rybka też... Rybka lubi pływać, to po Wigilii już. Oczywiście, że tak. Ale choinkę stroimy też razem. Proszę, tradycyjnie, bardzo to lubimy. Tak? W dniu Wigilii czy nie, wcześniej? Zazwyczaj dzień przed Wigilią. Stefan powiedział, że przygotowuje wigilijne śniadanie. Zwykle, proszę Państwa, mówi się o wigilijnej kolacji, a teraz porozmawiamy o wigilijnym śniadaniu. Jak wygląda u Państwa Witkowskich wigilijne śniadanie, Stefan? To znaczy się, my jak większość rodzin śląskich utrzymujemy te tradycje religijne i najczęściej są to takie dania lekkie, serek, jakieś jajeczko ewentualnie. Czyli bezmięsne. Bezmięsne, żeby dotrzymać tej naszej tradycji i tego się trzymamy raczej, nie? I tak samo jeszcze nie mówiliśmy o tym sprzątaniu, którego nie do końca lubię. Nie bo za wiele robię, a dużo mówię. Tak jak Ela mówi, że mamy dosyć duży dom, tych obowiązków jest sporo i naprawdę dużo pomieszczeń, włącznie z piwnicami. Przewracamy dom do góry nogami. I zawsze a mieszkacie sami w tym dużym domu? Czy... Z synem. Synem. No to syn też pomoże. Syn też oczywiście, on też ma swoje obowiązki. No ale Stefan, mów co sprzątasz, chłopie, bo to... A takie męskie prace, takie wysokościowe, wiesz. Kobieta zawsze mówi wysokościowe. No. Oświetlenie. No, chwała na wysokości. Piwnica też do mnie należy, tak? Nie? Tam i też jest sporo. Kochana jego piwnica. O, tak wyczułem. Powiedz mi, a ty się lubisz tam w tej piwnicy zamknąć? Komponujesz coś? Lubię. Do komponowania mam pokój taki specjalny ze studiem w tej chwili. I to też, że niedawno musiał całe posprzątać. Bo tam jest kabina, tam jest bardzo dużo rzeczy i to jest ten kłopot w sprzątaniu, że jest bardzo dużo elementów różnych urządzeń muzycznych, rejestrujących, monitorów odsłuchowych i tak dalej. I to ja muszę robić samemu, bo mi się, jakby mi żona posprzątała, to się nie pozbiera. To te kabelki nie otóż to właśnie. No to pięknie. A powiedz, kiedy ci żona eksmituje do tej piwnicy? To jest tak tylko w Wigilię, czy... Ja się sam eksmituje. Po Wigilii sam się eksmituje. Tam mam siłownię. I teraz powiedz mi, ćwiczysz przed Wigilią. I to się nazywa sprzątanie. Czyli Państwo Witkowscy wszystko wyjaśniają bardzo skrupulatnie. Duży dom, te pokoje. Elu, ale gdybyś miała powiedzieć o swoim domu jeden twój ulubiony pokój, to?
Mój pokój. Proszę, bardzo proste. Opowiedz lubię coś. W nim przebywać. Dobrze, co tam jest takiego wyjątkowego, że to uwielbiasz? No, jest on mój, nikt tam nie wchodzi. Ja sobie łóżko patrzę na moje seriale kochane. Skąd on wie, że łóżko i telewizor, jak mówi, że nikt tam nie wchodzi? Także kocham mój Puszczasz pokój. Puszczasz męża od czasu do swojego pokoju. Tu już wchodzimy w alkowę, proszę Państwa. Ale okej, Stefan, powiedz mi tak, jakbyś miał przed Wigilią zastanowić się nad wigilijnym kawałkiem takim świątecznym, czyli utworem, i tak sobie go w głowie przez sekundę zanucić. Jaka to by była nutka? Wiesz co, może odpowiem w taki sposób, że skomponowałem dwa utwory takie typowo związane z tymi świętami nadchodzącymi i nagraliśmy te utwory. Piękne. I chyba ta pierwsza piosenka, ta wolna, zaświeci znów pierwsza gwiazda. Jest chyba taką kwintesencją tego, na co oczekujemy w te święta. A oczywiście gwiazda jest symbolem tego, co dobre, tego, co nas spotka potem po świętach i w przyszłym roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wszystkim tego życzę generalnie i nam też, że będzie dobrze i będzie się wszystko układało po naszej myśli. Przynajmniej nie będzie gorzej, tego sobie życzymy i Państwu. Ja dołączam bardzo serdecznie do tych życzeń w imieniu Listy Śląskich Szlagierów. Życzę Wam wielu sukcesów tych na polu muzycznym, życia osobistego, no i żeby Wam zawsze ta piękna gwiazda świeciła. Państwu przy okazji też tego życzę. Ale przejdźmy do tych przyziemnych rzeczy. Elu, a czego najbardziej nie lubisz robić w święta? Odchudzać się. I tego nie robię. A jak tego nie robię. Jeśli chodzi o Stefana? Znaczy się, same święta są okej. Okay. Nie lubię pewnych czynności robić, tych sprzątających. O tym myśmy już wcześniej mówili, ale generalnie same święta są dla nas... Ja powiem tak, my dużo koncertujemy, jeździmy po całej Polsce. To ma ścisły związek z tym, że wyjeżdżamy często, jesteśmy poza domem. W związku z czym większość naszych, właściwie nie pamiętam, żebyśmy gdziekolwiek byli na te święta Bożego Narodzenia, bo spędzamy je w domu, bo lubimy te rodzinne święta, tym bardziej, że to jest okazja, żeby się spotkać z rodziną, ze bliskimi. A ja osobiście powiem, że lubię nawet sprzątać. Lubię te świąteczne porządki, lubię prezenty. Dobrze świąteczne. To słyszeć. Lubię zakupy świąteczne. Mąż płaci i ja tylko zbieram z półek. Tak więc ja kocham cały ten klimat przed świętami i cały święta. Kochani Państwo, jak sprzątać przed świętami, to w stylu Państwa Witkowskich. Jak żyć szlagierowo, to w stylu Państwa Witkowskich. Jednym słowem, moim i Państwa gościem był duet Karo, czyli Elżbieta i Stefan. Chciałeś coś, Stefan, powiedzieć jeszcze? Nie wiem, czy... Ja chciałam jeszcze też złożyć życzenia. No właśnie, ja też do tego zmierzałem. Czy już? Drodzy Państwo, święta Bożego Narodzenia to niezwykle magiczny czas. To czas, kiedy wszystkie spory zacierają się. Czas, kiedy choinka rozświeca Wam wszystkie ciemne kąty. To czas, kiedy z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi zasiadamy przy jednym stole. I to czas, kiedy na pewno pojawia się uśmiech częściej na Waszych twarzach. Na te święta życzymy Państwu, by święta były cudowne, pełne miłości i życzymy to Wam i wszystkim bliskim. Bardzo dziękuję. Wesołych świąt. Lulaj, ulubiona.
świata.